Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ace Attorney, naszej prawniczej serii. Jesteśmy w sprawie numer 3 pierwszej części gry. No i przed nami dalsza część, właściwie końcówka już prawie, że drugiego dnia śledztwa. Dowiedzieliśmy się sporo ciekawych rzeczy. Najwięcej wydaje się na ten moment wiedzieć, ale nam nie mówić Cody. Tutaj jest jeszcze poprzedni dialog, ja trochę wczytałem w złym momencie. Tutaj Cody nam generalnie rzecz biorąc mówi, że karta, którą zrobił, już ma. I on chce naprawdę, naprawdę rzadkie karty. Tego od nas wymaga, wtedy trochę, że tak powiem, sypnie, jeżeli chodzi o to, co wie. Czy musimy zdobyć tą kartę i żeby ją zdobyć, no... Nie jest to takie oczywiste, gdzie ją znajdziemy, chociaż może dla niektórych będzie. Tak czy siak, zanim zaczniemy na dobry odcinek, gorąco zachęcam was do zostawienia łapki w górę oraz komentarza, żeby kanał oraz seria trwała, a także się rozwijały te wszystkie rzeczy, bo właśnie wasza aktywność od... Właśnie wasza aktywność jakby wyznacza te granice tego, jak bardzo kanał się rozwija, jak bardzo seria się przyjmuje, a pod tą serią dajecie naprawdę całkowicie czadu. Także przejdźmy sobie, bo teraz, żeby przejść dalej, musimy się kawałek przesunąć. Mianowicie musimy przejść sobie na początku do Employee Area. Stąd ruszyć do głównej bramy. Stąd ruszyć do Outside Studio One. Sporo łażenia jest w tej sprawie, to prawda. I tutaj musimy przenieść się do trailera. 18 października, Studio 2 Trailer, czyli tak jak to nazywam, przyczepa drugiego studia. Oczywiście to jest taka bardziej chatka. O, hej. Witaj, co cię to sprawdza? Och, cóż, musiałem załatwić parę rzeczy. Tak? Ta dziewczyna z tobą, czy ona nie wydaje się być trochę inna? Czy ona jest tą samą osobą, co wcześniej? Nie. Ona jest taka jak zawsze. Oczywiście Maja zmieniła się w Miję, czy zamieniła. Generalnie nie do końca rozumiem, jak to działa. Z tego, co wydaje mi się, ona rzeczywiście trochę inaczej zaczęła wyglądać. Ale oczywiście, no, musicie pamiętać, że to jest taka bardzo mocna fikcja, która ma oczywiście pełne uzasadnienie. Tu nawet nikt nie będzie specjalnie się nad tym zastanawiał, czy się głowił, czy to ma sens, czy nie ma sensu, bo to jest świat fikcyjny, świat, w którym się takie rzeczy nie analizuje na dobrą sprawę. Aczkolwiek jestem ciekaw, tak. Pod kątem zasad tego świata, jak to działa, czy rzeczywiście Maja całkowicie inaczej wygląda, czy to jest raczej taka wersja, którą Phoenix widzi. No, z jednej strony Penny teraz to zauważyła, ale nie zauważył tego nic wcześniej, więc zastanawiam się, a Penny wydaje się być taka troszkę inna, nie? Tak, jak zawsze. Okej. Okay. Jak uważacie? Z Penny możemy pogadać. Możemy jej zapytać o fanboya, czyli o chłopca, albo o pana Hammera. Zacznijmy od fanboya. Czy widziałaś tego chłopca od wtedy? Nie. Ale przegapiliście to. Pani z ochrony broniła go po tym jak widziałam, jak szybki jest ten chłopiec. Myślałam, że ona upadnie. Oczywiście na końcu udało mu się uciec. Ach, jaka ona była wściekła. Właściwie widzieliśmy ich. A jak tam z panią starą torbą? Przyciskała pączki przez swoje zaciśnięte pięści na komisariacie. Niektórzy traktują swoją pracę zbyt poważnie. Proszę, aż mi się, nie wiem, nie chcę sobie wyobrazić, co tam się działo przy tej starej torbie, ale Pan Hammer. Czy te wszystkie plakaty na ścianie tutaj to Hammer? Tak. To naprawdę ogromna strata dla studio. Ale jego popularność ostatnio troszkę leciała w dół, racja? To prawda. Ale raz jeszcze, po tym co się stało... Po tym co się stało... Masz na myśli, nie wiesz o Hammerze? Nie, o co chodzi? Przepraszam. Nie powinnam była nic mówić. Co się stało? Teraz jestem ciekawy. What happened? Chwila, więc mówisz... Teraz musisz mi powiedzieć, co się stało z Hammerem? Przepraszam. To nie ja powinnam wam to powiedzieć. Oho. Dlaczego mam przeczucie, że coś tu jest zakrywane? Czyli zakrywane w sensie, że ktoś tutaj coś ukrywa. Teraz możemy jej zaprezentować kartę. To jest też coś, na co nie wpadłem od razu. Czy wiesz coś o tym? Hej, to karty z stalowego samuraja. Właściwie to je zbieram. Brakuje mi jednej karty do całego setu. Do całego setu?
Tak, setu po jednej karcie ze wszystkich. O! Poczekaj, 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 poczekaj. To jest to! To jest karta, której potrzebuję! Nie wiesz, jak długo jej szukałam. O! Nieważne, za kogo mnie weźmiecie, muszę mieć tą kartę. To jest, uwielbiam takie sceny. To jest taki absurd cholerny, że szok. On akurat nie ma jakiejś jednej karty, którą my zebraliśmy. A właściwie nie my dosłownie, ale ktoś zabrał w naszym. Znaczy w naszym imieniu. Po prostu ktoś zabrał dzieciakowi, my ją przejęliśmy. Nie oddaliśmy dzieciakowi, zaszantażowaliśmy tam, nie wiem, 7-latka chyba, czy tam 8 lat, ile on tam ma, już nie pamiętam. Aż zaraz zobaczę. A to wszystko doprowadziło do tego, 7-latka, doprowadziło do tego, że. Asystentka z planu ma te karty i nagle jakbyś daje Jojo pozycję, żeby nam je pokazać. Takie, co się dzieje? Proszę, błagam was. Proszę, wymień się ze mną. Wymienić z sobą? Tak, wymień kartami. Patrz, mam nawet Ultra Rare Premium kartę. Ta, której szukaliśmy. Wymienić się za... E? Tak, to dobra wymiana za twój Ultra Rare. Proszę. Nic. Nie wiesz, jaka jest rozpaczona? Znaczy, o, wszyscy się tak ekscytują. No i oczywiście możemy wybrać tak albo nie. No, musimy się wymienić. Nie ma tutaj za bardzo wyboru. Tej karty, którą mamy, nie potrzebujemy. Tej, która nam się trafiła po boku, jest nam potrzebna. Znaczy, trafiła po boku, no Penny ją ma. Jest to dla nas dobra wymiana, bo ona ma wtedy pełną kolekcję. My mamy kartę, którą możemy spróbować jako karty, możemy spróbować użyć jako karty przetargowej do naszego tutaj deala z młodocianym zbieraczem Codym Hawkinsem. Naprawdę? Dziękuję. Dziękuję. To jest dla was. URP Card. Ultra Rare Premium. Karta zbieracza Stalowego Samuraja. Bardzo cenna. Yahoo! No i poszła. Czy robienie takich rzeczy nie sprawia, że czujesz się świetnie? Tak. Tak, sprawia. No i tyle. Tak naprawdę jedyne, co teraz możemy zrobić, to wyjść stąd i wrócić do nabywcy szczęśliwego Ultra Rare Premium karty, czyli do Cody'ego, który no oczywiście dalej powinien nas czekać teoretycznie w dressing roomie, czyli w przybieralni. Zobaczmy, czy tak jest. No i jest. No i od razu na dzień dobry zaprezentujmy mu kartę. Widzisz tą kartę? Tak, i chwila! To jest to! To jest ostatni Ultra Rare Premium kart, którego potrzebuję! Dawaj, dawaj, proszę! Musisz mi to dać! Wow, nigdy nie widziałem, żeby był taki pobudzony. O, okej, okay, spokojnie. Co ty powiesz na wymianę? Nie ma sprawy! Dam ci włócznię samuraja i dorzucę złowieszczego sędziego! Nie, 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 nie. Nie taką wymianę. Nie chcę kart, chcę informacji. E? Jesteś pewien? Mi pasuje! Oddaliśmy kartę Cody'emu. Okej, Phoenix. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Jeżeli wie coś, co może nam pomóc, możemy go jutro wezwać na stanowisko. I tutaj kolejna rzecz, w sumie taka ciekawostka. Na pewno masa osób z was to wie akurat, bo to jest coś, co się często przewijało, jak ktoś z was chociaż wykojarzy, że to jest coś sędzia Anna Maria Wesołowska, ale dzieciaka nie można przeskijać w taki sposób. Dzieciaka trzeba w jakimś takim specjalnym warunku. Słuchajcie, jest jakaś tam chyba nawet zamknięta dosyć lista z warunków, które trzeba spełnić, żeby dziecko można było przesłuchać, ale nie może to być na pewno na takim posiedzeniu, gdzie normalnie jest widownia, chyba że w jakichś super rzadkich wypadkach, ale ja takich przypadków nie kojarzę, według mnie to jest po prostu niemożliwe. A tutaj Mia wręcz nam podsuwa, że powinniśmy go wziąć na świadka, żeby trafił w paszczę Edgeworth'a, jednym słowem. No nie wiem. Ale na początku oczywiście z nim pogadajmy. Stalowy samuraj. Więc... lubisz stalowego samuraja? Jest taki super! Ja... możliwe. Oceniasz go po okładce. Musiałbyś zobaczyć do warcji. Zobacz, jakie ma życie. Poucza mnie... O życiu poucza mnie... Ktoś z podstawówki. Też go lubisz, prawda? Ja? Tak. Ja... kocham stalowego samuraja. Więc powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona rzecz związana ze stalowym samurajem. Jego miła natura, w sensie taka jest uprzejmy jednym słowem, jego umiejętności walki, no i gra aktorska,
Willa Powersa. Myślę, że tutaj, w sensie, nie wiem, czy tu ma jakiekolwiek, powiedzmy, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, co się wybierze, ale generalnie ja bym na przykład odpowiedział, jakbym miał iść logiką, że grać dorosłego Willa Powersa, bo wtedy mógłbym wyjść na prawdziwego dorosłego, który zwraca uwagę na taką dorosłą rzecz, no ale sprawie, jakbym był dzieckiem, to chodziłoby o walkę, prawda? Nie oszukujmy się. Dzieciak ma gdzieś, czy to jest Arthur, czy nie, jaki to jest Arthur, czy jaki nie jest, i ma też gdzieś jaką ma naturę. Dzieciaka ewidentnie jara z cukrataną na plecach, jak walczy. Muszę coś wymyśleć. Lubię, kiedy on... kiedy on rozbija swoich przeciwników. Tak! Wizam! Stalowy samuraj zawsze wygrywa! Zawsze! Sprawdź to! To z mojego albumu fanowskiego! Co to? Czy to są... to są wszystkie zdjęcia stalowego samuraja? Idea, każdy występ na żywo! Na te głupie występy, gdzie oni biją się w miejscu, miejscach publicznych? To była myśl, oczywiście, naszego Phoenixa. Zawsze robię zdjęcie, kiedy stalowy samuraj zadaje ostateczne uderzenie. Wizam! Mam je wszystkie, nigdy nie przylepiłem ani jednego. Perfekcyjna kolekcja. No i tutaj, jeżeli on mówi prawdę, to prawdopodobnie ma zdjęcie, które nas bardzo interesuje. Jeżeli kłamie, no to kłamie. To jest małym kłamczuchem i nie myje zębów. O. Sprawdź! Moja nowa kamera cyfrowa. Wow, to robi wrażenie. To chyba najnowszy model, prawda? No raczej, pani Usiu! Dostałem go na moje urodziny! Strach pomyśleć, co dostanie na komunię. Mój album ma nazwę. Chcesz posłuchać jaką? Stalowy samuraj, ścieżka chwały. Stalowy samuraj zawsze wygrywa, zawsze! Hej, jeżeli chcecie, możecie to wziąć, pani Usiu. Naprawdę? Jesteś pewien? Tak! Robiłem je aparatem. Mam wszystkie dane w domu, więc zawsze mogę zrobić kolejny. Cóż, więc z chęcią to zaakceptujemy, dziękujemy. Ścieżka do chwały zawiera zdjęcia każdego każdej zwycięskiej sceny w każdej walce, w której stalowy samuraj wygrał. O co chodzi z ludźmi, którzy zawsze dają rzeczy mi? Co za życie? Zapytajmy, co się stało. Byłeś tam tego dnia, kiedy doszło do wypadku, racja? Tak. Widziałeś coś niezwykłego? Cody. Cody, on musi wiedzieć, ponieważ on walczy o sprawiedliwość. Czy to nie jest motto stalowego samuraja? Dla większej sprawiedliwości? Musisz nam pomóc w walce dla większej sprawiedliwości. Ja widziałem. Widziałem wszystko. Cóż. Być może dostajemy od niego jakieś ciekawe informacje. Co widziałeś? Cody, muszę cię zapytać o coś bardzo ważnego. Co widziałeś w dzień incydentu? Przybyłem tutaj tamtego dnia około 14. Musiałem przejść przez las, tam z tyłu, żeby ta stara torba mnie nie zobaczyła. Ale trochę się zrobiłem. Byłem tutaj może przez pół godziny czy coś. I w końcu dotarłem do studio. Potem... Co się stało, Cody? Stalowy samuraj zabił tego złego! On używał samurajskiej włóczni, tak jak zawsze. Jeden cios i zabójstwo. To się stało tak szybko, się wystraszyłem. Potem uciekłem do domu. Rozumiem. To musiało być dla ciebie ciężkie. A, mówisz te wszystkie... fajne rzeczy, ale to jest oczywiste, że nie mówisz prosto z serca. Racja. Mia? Tak? Teraz możemy być pewni, że to oznacza, że stalowy samuraj to zrobił. To prawda. A reżyser, ma alibi, więc to nie był on. Dokładnie. Więc jedyna osoba, która została, to Will Powers. Muszę przyznać, że to spory szok. Ale jeżeli wezwiesz chłopca na świadka, twój klient na pewno będzie winny. Więc go nie wzywajmy. Myślę, że to byłoby mądre. Lepiej zostawić tą sytuację samej sobie. Nie tak szybko, koleś! To jest świetne, że nawet nie trzeba zobaczyć, kto mówi dialog, żeby po teście PAL wiedzieć, że to jest Gamszu. Ja wszystko słyszałem!
Ten chłopiec tutaj to kluczowy świadek. I on jest pod policyjnym... policyjną ochroną, od teraz. Dalej, synu. Muszę zobaczyć, co oznacza to słowo. Rendezvous? Spotkanie, to znaczy spotkanie. Nie wiem nawet, co się do końca czyta. Potem sobie najwyżej sprawdzę. Taki szczegółik już. Mamy spotkanie na komisariacie. Nie, nie idę. A! To nie poszło zbyt dobrze. Wracamy do zera tropów. A teraz mamy prawdziwe utrudnienie w sądzie. Co my zrobimy, Mia? Cóż, ja naprawdę muszę iść. Nie martw się, Phoenix. Na pewno dasz sobie radę. Wow, wow, wow! Przyjdź jutro na proces, proszę! Potrzebuję cię! Phoenix, mogę cię o coś zapytać? Poprosić? Czy naprawdę wierzysz, że pan Powers jest niewinny? Patrzę tylko, czy opcja coś zmienia. Wydaje mi się, że... Nie, ale no oczywiście opcją jest, no, I believe. Musimy wierzyć w naszego klienta. Zresztą tak naprawdę dziwi mnie to, bo chociaż oczywiście, no, to jest zeznanie świadka, które już teraz na pewno będzie na sali sądowej, a przynajmniej w jakiejś formie będzie. Na pewno to mocno wskazuje na niego, ale z drugiej strony to jest tylko zeznanie dzieciaka, a właśnie mi się wydaje, że w ten dzień śledztwa poznaliśmy masę nowych osób, masę rzeczy, które warto byłoby sprawdzić, czy na pewno było to spotkanie, czy każdy na nim był, czy nikt z niego nie wychodził. Kiedy spadła ta małpka i zwaliła to drzewo, jak bardzo to zablokowało drogę, to są rzeczy, które powinno się sprawdzić, a nie zeznania dzieciaka, który widział dosłownie to samo, co widziała stara torba, czyli widział, że ktoś zabija, nosząc kostium stalowego samuraja. Ale czy to był Will Powers? Tego nie wiemy. Na razie. Oczywiście, że tak. Tylko tyle chciałam usłyszeć. Wybitnie. Do zobaczenia w sądzie. Super, dzięki, Mia. Trzymaj się. Do zobaczenia. To be continued. No i jesteśmy w takim momencie, że głupio by było kończyć odcinek, ale myślę, że na pewno jeszcze możemy chwilę poświęcić za chwilę, dosłownie na segment związany z dowodami. 19 października, 9.42, czyli mamy już trzeci dzień, to już jest trzeci dzień, zaczęło się wszystko 17, 18 był pierwszy dzień procesu i drugi dzień śledztwa jakoby, i teraz mamy trzeci dzień ogólnie sprawy, no i drugi dzień procesu przed nami. Sąd rejonowy, lobby obrońców numer 1. Oj, już mi popfiltr się odczepił. Ja tylko jedną rzecz muszę szybko przeklikać. Tak czy siak, właśnie myślę, że skupimy się teraz na dowodach. Nie ma sensu chyba zacząć całej sprawy. Nie powiedziałem wam tego na początku, a może ktoś jak oglądał już wczorajszy odcinek Danganronpa PS, to już jest jakby do przodu o tą informację. Niestety, albo też stety, jeszcze ten tydzień będzie z mojej strony okupiony dosyć krótszymi materiałami, dlatego też nie będę tutaj się śpieszył, już zaczynałem proces zaczniemy sobie już w kolejnym odcinku. Słuchajcie, za to dobra informacja jest taka, że już od tego weekendu powolutku będę wracał do normy. Nie oznacza to, że od poniedziałku już zasypię was materiałami dodatkowymi, ale oznacza to, że już od przyszłego tygodnia powolutku będę miał więcej czasu na nagrywanie, ergo czeka was więcej materiałów dodatkowych. Pierwsze, na czym się skupimy, to na pewno koło V3 oraz szczególnie materiały z Rocky Restart V4, jeżeli chodzi o Danganronpy. Także to jest taki mój pierwszy plan. Powoli też będę pracował nad innymi rzeczami, na pewno sporo wam postaram się ponadrabiać przez ten czas. Musicie zrozumieć, że tutaj jeszcze mam taką trudność, jaką mam, gdyż po prostu, no, goni mnie czas, nagrywam po nocach, nie chcę aż tak bardzo, żeby te materiały były przez to gorsze, dlatego skupmy się jeszcze szybko na dowodach, bo co nam tak naprawdę dotarło? Dotarła nam później. Dotarła nam pusta butelka, którą znaleźliśmy na stole w obszarze pracowniczym i na plakietce napisane jest tabletki nasenne. To jest bardzo dziwne w ogóle, że to są tabletki nasenne, mi to w ogóle wygląda totalnie jak słoniczka, ale buteleczka z środkami usypiającymi, jednym słowem, to chyba będzie najlepsze określenie, najlepsze słowo na to. No, jakie są wasze skojarzenia? Na pewno ktoś kogoś próbował uśpić. Tylko pytanie, kto i kogo, bo jesteśmy w sytuacji, gdzie do uspania mogło dojść tak naprawdę osób, które były na zdjęciach. Była tam Penny, mieliśmy takie jedno zdjęcie, teraz trochę nie mamy, a nie, no to jest tylko mapa, nie chodzi też o to zdjęcie.
Thatcher, to było zdjęcie, w którym parę osób siedziało w kafeterii, a może to było po prostu wspomnienie. Była tam stara torba, była tam Penny, był tam Will oraz Jackhammer, czyli właśnie ofiara, pozwany, stara torba oraz asystentka. No i ktoś z nich został prawdopodobnie uspany. Kto? No, nie jest to do końca jasne, aczkolwiek no, według tego co wiemy, był to Will Powers, czyli nasz pozwany. Co by oznaczało, że być może ktoś mu pomógł w tym, żeby on poszedł na drzemkę i żeby nie miał alibi, ergo żeby został oskarżony. To jest na pewno ważna myśl, na której trzeba się skupić, że ktoś mógł to mu jednak dosypać. Dalej, bardzo tajemnicza i bardzo ciekawa sprawa głowy pana Małpki, która zablokowała drogę pomiędzy miejscem zbrodni, drogę na miejsce zbrodni pomiędzy 14:15 a 16:00. I przez te, powiedzmy, godzinę 45 minut droga była zablokowana przez głowę małpki i przez drzewo, które zostało zrzucone, co teoretycznie czysto odsuwa jakby Studio 2 od Studio 1 i od całej reszty jakby kompleksu. Teoretycznie oni byli zablokowani. Nie za bardzo wiem, jaka to musiała być blokada, żeby zablokować wszystko, ale no warto na to zwrócić uwagę. No i mamy też Path to Glory, czyli wszystkie zdjęcia każdej sceny zwycięstwa w każdej walce, którą wygrał Stalowy Samuraj. No i tam przede wszystkim będzie to chyba powiązanie do dowodu, który pokaże, że dzieciak był świadkiem tego zadawania ciosu przez samuraja, co oczywiście raczej jest dowodem obciążającym, ale kto wie, być może coś z tego wykminimy. Z tych rzeczy, no oczywiście pojawiły się nowe osoby, Cody Hawkins, chyba bym widzieliśmy wcześniej, a może już pokazywałem wam te dane. Mamy też oczywiście reżysera, który nazywa się Sal Manella, twórca Stalowego Samuraja, obecny w Dzień Morderstwa, Wiersz 32, jak go odczytaliście Tata Kifumiego, i Di Vasquez, Wiersz 34, doświadczona producentka z Global Studios, obecna w Dzień Morderstwa. No i cóż, to jest chyba wszystko, co miałem wam do pokazania. Mam 22 minuty, więc może jeszcze rozegrajmy chociaż scenkę w lobby i zaczniemy przed wejściem samym powierzchni Will Powers. Panie Wright? Tak? Dlaczego wygląda pan na takiego nieszczęśliwego? Och, to nic. Naprawdę to nic. Racja mija? Oho. Ona wygląda na jeszcze mniej szczęśliwą. Phoenix, twój klient praktycznie jest trupem chodzącym na nogach. Pewnie dlatego czuję się z nim wyjątkowo blisko. O nie, trup na nogach. No tak, no w sumie ja też jest trupem na nogach. Ej, nie ma teraz czasu na takie martwe żarty. Proszę cię. Wiesz, że idziemy na ten proces całkowicie bez linii obrony. Ale jeżeli pan Powers naprawdę jest niewinny, powinniśmy być w stanie znaleźć coś, co przegapiliśmy w dowodach, żeby to dowieść. Coś, co przegapiliśmy? Musimy coś znaleźć, Phoenix. Dzisiaj. Albo to, albo przerywam proces. To nie będzie łatwe. 19 października, godzina 10 rano. Sąd rejonowy, sala sądowa numer 4. Sąd rozpocznie sprawę. Posiedzenie dotyczące sprawy pana Willa Powersa. Rozpocznie, ale dopiero w kolejnym odcinku, ponieważ w tym momencie powolutku kończymy. Jestem ciekaw waszych teorii. Jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście pojawić się w dłuższy komentarz, to zachęcam was do napisania, co według was, czegoś dowiedzieliśmy. Czy macie jakieś podejrzenia, jeżeli chodzi o osoby, które się dopiero pojawiły w sprawie, czyli o reżysera Salmanelle, o Di Vasquez, o Cody'ego, o Penny, może, że Penny się pojawiła dopiero, ale powiedzmy, że ona cały czas jakoś tam gdzieś chodzi po takiej szarej strefie. Dajcie znać, co myślicie o tym właśnie, czego się dowiedzieliśmy przez ostatnie 2-3 odcinki. Czy dowiedzieliśmy się tak naprawdę podczas drugiego dnia śledztwa. My oczywiście serię będziemy kontynuować już w piątek, bo to oglądacie we wtorek, to kolejny odcinek jest w piątek o godzinie 16:00. I tam będziemy zaczynali drugi dzień procesu, bo to już jest drugie posiedzenie w tej sprawie. I zobaczymy, czy no tak naprawdę się dowiemy, czy uda nam się wybronić, czy to będzie zakończenie sprawy.
Czy poznamy ostatecznie tożsamość zabójcy albo zabójczyni, która stoi za śmiercią Jacka Hammera? To wszystko będzie dopiero w kolejnym odcinku. Na ten moment bardzo gorąco zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Zapraszam do opisu, masz tam różne media społecznościowe, Twitcha, na którym streamuję, Twittera, TikToka, Patronite oraz Discorda. Wpadnijcie sami, na pewno znajdziecie wszystko, co was może zainteresować, żeby być na bieżąco i wspierać kanał. My widzimy się w piątek o godzinie 16. To tyle. Dziękuję wam ślicznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku, który już powinien być bardziej normalnej długości, gdzie zaczniemy drugi dzień procesu w trzeciej sprawie. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, pa, pa.